Dzień dobry, witam w dworze Artusa w dniu trzecim pierwszego Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Tu te wydarzenia już mniej związane z astronomią, bo tam debata się toczy w starym ratuszu. Dziś zaś poświęcimy się i prawu, i historii, bo to wspólnie się tworzy. Dziś, teraz za moment rozpocznie się debata pierwsza, po czym zaproszę Państwa na przerwę kawową, po czym profesor Andrzej Nowak i jego paneliści. O godzinie 15 będziemy mieli podpisanie deklaracji toruńskiej, która zwieńczy funkcjonowanie, początek funkcjonowania Akademii Kopernikańskiej. Teraz ważny temat dotyczący świata, w którym my żyjemy, świata zachodniego. Czy konstytucjonalizm zachodniej cywilizacji jeszcze istnieje? A zatem czy istnieje zachodnia cywilizacja, można by powiedzieć, panie profesorze? Profesor Krzysztof Szczucki będzie moderatorem prowadzącym tą debatę, której bardzo jestem ciekaw. Panie profesorze, proszę na scenę, proszę zaprosić swoich gości. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić dzisiaj debatę pod tytułem "Czy konstytucjonalizm zachodniej cywilizacji jeszcze istnieje?". Chciałbym serdecznie zaprosić tutaj na scenę dyskutantów tej debaty, jej uczestników. Zapraszam serdecznie pana Manuela Weskowi. Co? Zapraszam serdecznie pana profesora Mariusza Ostrowskiego. I zapraszam serdecznie pana profesora Tomasza Grzegorza Grosse. Proszę. Możemy usiąść, zapraszam. Szanowni Państwo, drodzy Panowie, postawiono przed nami bardzo trudne zadanie. Mamy jedynie półtorej godziny na to, żeby przedyskutować bardzo szeroki temat. Temat składający się z kilku aspektów. Bowiem jeżeli jesteśmy pytani, czy konstytucjonalizm zachodniej cywilizacji jeszcze istnieje, to poniekąd jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na pytanie jeszcze głębsze i szersze zakresowo, czy zachodnia cywilizacja jeszcze istnieje, bo konstytucjonalizm wobec tej zachodniej cywilizacji jest w jakimś sensie wtórny. I w tej pierwszej części naszej dyskusji, na tym pierwszym jej etapie, chciałbym, żebyśmy właśnie podyskutowali trochę o samej zachodniej cywilizacji i tego, co leży u jej podstaw, a dalej w konsekwencji zastanowili się, jak ten kryzys lub nie, bo to za chwilę, mam nadzieję, wydyskutujemy, który ją trawi, przekłada się, jakie ma konsekwencje, jeżeli chodzi o ustroje państw, jeżeli chodzi o wolności i obowiązki człowieka i obywatela, jeżeli chodzi o podstawowe dobra i wartości i zasady, które na konstytucjonalizm, na konstytucję, na to, czym konstytucjonalizm jest, się składają. Mówi się, proszę Państwa, że zachodnią cywilizację można opisać z pomocą trzech bardzo ważnych miast. Po pierwsze, takim miastem jest oczywiście Jerozolima. Miasto, w którym narodziło się chrześcijaństwo, miasto, z którego wywodzimy wszystkie judeochrześcijańskie wartości, które na zachodnią cywilizację się składają. Drugim takim miastem obok Jerozolimy są Ateny. Ateny, czy też w ogóle starożytna Grecja, gdzie zrodziła się grecka filozofia, gdzie zadano podstawowe pytania o to, czym jest byt, czym jest świat, czym jest kosmos, skąd jesteśmy, jaki jest cel istnienia człowieka, pytania, za pomocą których starożytni filozofowie zbliżali się do tych odpowiedzi,
które otrzymali na drodze objawienia, jak wierzymy, Żydzi w Jerozolimie. I w końcu Rzym, prawo rzymskie dla każdego prawnika, podstawowe źródło odniesienia, wciąż, mimo że kształtujące się setki lat temu, wciąż żywe w jakimś sensie aktualne i wciąż mające wpływ na to, tak się wydaje, o ile właśnie pytanie, czy wciąż na to, jak system prawa, jak prawo w zachodniej cywilizacji funkcjonuje. Ten dorobek cywilizacji zachodniej można opisać poza tymi trzema miastami także poprzez trzy bardzo ważne i podnoszone tak w filozofii, jak i nawet w niektórych aktach prawnych podstawowe wartości, wartości transcendentalne, które dla każdego członka zachodniej cywilizacji wydawałoby się są niezwykle istotne. Prawda, dobro i piękno. Za pomocą tych trzech kategorii, tych trzech wartości transcendentalnych można, wydaje się, opisać przynajmniej cywilizację zachodnią, jaką znaliśmy wcześniej, czy jaką możemy poznawać z historii. Pytanie, czy te wartości opisują ją nadal. Ta cywilizacja wielokrotnie przechodziła przez różnego rodzaju kryzysy. W przeszłości próbowano już zakwestionować jej podstawowe elementy, ale zawsze się broniła, zawsze brała górę, zawsze zwyciężała, chociażby w efekcie, na skutek II wojny światowej, kiedy wydaje się, że powszechną deklaracją praw człowieka, którą przyjęto po II wojnie światowej, jeszcze raz właśnie powrócono do tych pięknych wartości, które zachodnią cywilizację tworzą. Pytanie do panów jest oczywiście takie, czy nadal możemy o zachodniej cywilizacji mówić, czy nadal te wartości są dla niej istotne, czy to, co obserwujemy, czy te procesy, które zwłaszcza w zachodniej Europie możemy zauważyć, ale także obecne w jakimś wymiarze widoczne w debacie publicznej w Polsce, czy one są naturalną konsekwencją, pewnym logicznym rozwojem, kolejnym etapem cywilizacji zachodniej, czy są raczej jej radykalnym zakwestionowaniem, który prowadzi do zasadniczego odejścia od korzeni, co następnie przełoży się na pewno na to, jak poszczególne państwa będą funkcjonować, jak będą kształtować swoje systemy ustrojowe, jak będą kształtować swoje konstytucje, a więc w jakimś sensie przekłada się to także na konstytucjonalizm. Bardzo proszę, pan Manuel Weskowi. Przede wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim państwu, także za bardzo serdeczne przyjęcie. Toruń to fantastyczne miasto. Spotkałem się tu z ogromną życzliwością i na pewno pozostanie we mnie wspomnienie tego wspaniałego przyjęcia, bardzo serdecznego, życzliwego wszystkich nas tutaj, gości zagranicznych. Natomiast przechodząc teraz do dzisiejszego tematu, to chciałbym posłużyć się pewnymi przykładami, które znam z Włoch, a mianowicie konstytucje pisane są, tworzone są po to, by chronić prawa mniejszości i też chronić nas przed nadmiernym opodatkowaniem, nas jako obywateli. To ma być taka nasza osłona. I co się wydarzyło w ostatnich latach we Włoszech? W tej chwili mamy sytuację taką, kiedy mniejszość chce większości narzucić swoje wartości. Konstytucja już nie chroni tych praw. Podmioty tej, powiedzmy, większości uważają, że pewne wartości są oczywiste, są pewnym pewnikiem, że nie trzeba ich chronić. Tymczasem okazuje się, że trzeba je chronić codziennie. Powiem taki przykład. Powiedz mi, jaką masz konstytucję, a powiem ci, dokąd zmierzasz. Dlatego, że konstytucja jest podstawą wszystkiego. We Włoszech mamy mniejszość, która za wszelką cenę chciała narzucić większości. Tu będę mówił na przykładach, bo myślę, że tak lepiej zrozumieć. Otóż mamy we Włoszech taki dokument, jakim jest dowód osobisty i
jeżeli jest tam dziecko, to w dowodzie osobistym jest imię ojca, imię matki. Natomiast zdarzyła się taka mniejszość, która za wszelką cenę chciała, żeby zmienione było to, że tam jest matka i ojciec, na rodzic jeden, rodzic dwa. Co oznacza ta zmiana terminologii? To oznacza inną przyszłość. I tak naprawdę niewielką większością głosów, przynajmniej u nas w kraju, to zostało zatrzymane, ale byliśmy naprawdę o włos od tej zmiany. I dlatego właśnie konstytucja dzisiaj musi jeszcze bardziej wzmocnić te wartości, które wyznaje większość społeczeństwa, większość wspólnoty narodowej. To nie znaczy, że chcemy ograniczać, broń Boże, prawa mniejszości. Przeciwnie, chcemy je zagwarantować, zapewnić, żeby mniejszości miały wszystkie swoje prawa, ale nie możemy zezwalać na sytuację, żeby większość musiała zmieniać poglądy ze względu na jakąś niewielką mniejszość. Więc konstytucję trzeba u nas w kraju wzmocnić. Trzeba nadać jej większy walor. Już od iluś miesięcy trwają u nas takie dyskusje, debata nad zmianą konstytucji. Nasza premier Giorgia Meloni i cała większość parlamentarna powiedzieli otwarcie, że będziemy reformować kraj w kierunku systemu prezydenckiego, merytokratycznego. Będziemy o tym może jeszcze później mówić, może będzie okazja, żebym to Państwu przybliżył. Natomiast na pewno dzisiaj większość musi rozumieć, że pewne zasady muszą być zapisane w konstytucji. Nasze korzenie należy opisać w konstytucji. Jeżeli drzewu odetniemy korzenie, to drzewo umrze. I tak samo jest w przypadku cywilizacji. Jeżeli zmienisz wartości cywilizacji, to oznacza, że sama cywilizacja zginie. Bardzo, bardzo dziękuję. To rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby wzmacniać konstytucję i wzmacniać wartości. Pytanie, w jakim zakresie jeszcze jest to możliwe w sytuacji, kiedy cywilizację zachodnią, jak się wydaje, coraz częściej toczy postępujący relatywizm. I pojęcia, które do tej pory charakteryzowały się jakimś obiektywnym znaczeniem, przynajmniej co do istoty, nie były kwestionowane, którymi posługują się, czy posługiwały się konstytucje zachodniej cywilizacji, coraz częściej bywają podawane w wątpliwość, coraz częściej bywają kwestionowane, żeby chociażby mówić o tak fundamentalnych pojęciach jak człowiek. W zasadzie kim jest człowiek, możemy spotkać się z wieloma teoriami. Kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, takie pojęcia jak małżeństwo, które przez wieki w cywilizacji europejskiej, sięgając właśnie od prawa rzymskiego przez kolejne lata, kolejne dziesięciolecia i stulecia, było rozumiane jednoznacznie, dzisiaj już nie jest. No, pytanie właśnie, czy konstytucje i pojęcia, którymi one się posługują w zderzeniu ze światem, w którym relatywiści wygrywają, w którym kwestionuje się pewne podstawy, jest oczywiście hipoteza, pytanie do panów, czy tak jest, czy one jeszcze mogą się w tym świecie odnaleźć i jakoś pomóc nam cywilizację zachodnią utrzymać w ryzach, uratować. Pan profesor Ostrowski, bardzo proszę. Can you hear me okay? Czy mnie słychać? Po pierwsze, serdecznie dziękuję organizatorom. Nie mówię zbyt dobrze po polsku i tylko trochę po włosku, dlatego zdecyduję się na wypowiedź w języku angielskim. Kilka przemyśleń zebrałem tutaj w swoich notatkach, ale postaram się ograniczyć do takiej prowokacyjnej myśli, że być może zachodnia cywilizacja nie istnieje i nigdy nie istniała w historii. Chciałbym zaproponować kilka argumentów, aby poprzeć tę teorię. A zatem, jeżeli wrócimy się do mniej więcej okresu średniowiecza i przejdziemy przez kolejne wieki, to trudno byłoby powiedzieć, że istniało coś takiego jak monolityczna cywilizacja, która rozpościerałaby się na przestrzeni tych wielu wieków. Możemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób kultura ewoluowała
na kilka różnych sposobów. Z jednej strony była to ewolucja powiązana z hierarchią władzy i można tutaj mówić o różnicowaniu pomiędzy klasami społecznymi. Z kolei drugi rodzaj różnicowania to różnicowanie horyzontalne pomiędzy różnymi grupami w społeczeństwie, ale być może można też mówić o różnicowaniu poszczególnych ludzi w kontekstach geograficznych i kulturowych. I wreszcie pojawia się jeszcze kwestia czasu i epok historycznych. W ten sposób również możemy różnicować nasze doświadczenie kulturowe, czyli mamy to różnicowanie wertykalne, horyzontalne, przestrzenne i czasowe. Oczywiście trudno jest otoczyć te fragmenty doświadczenia ludzkiego taką wyraźną granicą. Nie możemy mówić wyłącznie o doświadczeniu zachodnim, wschodnim, północnym czy południowym. I kiedy zastanawiamy się nad naszymi cywilizacjami, to oczywiście w tych różnych grupach społecznych będziemy obserwować różne przejawy ewolucji. Więc właściwie moja propozycja, od której wyszedłem, była taka, że nie istnieje coś takiego jak zachodnia cywilizacja. Chcę powiedzieć, że tutaj mówimy o wartościach chrześcijańskich, ale również o wartościach chrześcijaństwa, tak to ujmijmy, jak również o takich rzeczach jak na przykład monoteizm, jak rola duchowieństwa, jak rola grupowego oddawania czci. Właściwie wszystkie te wartości znajdziemy również w innych systemach teologicznych. I wydaje się, że przede wszystkim kultura religijna brana jest pod uwagę, kiedy mówimy o cywilizacji zachodniej. Możemy mówić też o takiej konstelacji trybów funkcjonowania ludzkości, które obowiązują w danym okresie czasu, ale pamiętajmy również, że nie możemy zapominać o procesach politycznych, administracyjnych, o intelektualnym dyskursie, o procesach komunikacyjnych, oczywiście również sposób sprawowania prawa i wyznaczania prawa, ale również modele edukacyjne, to w jaki sposób się uczymy, w jaki sposób nauczamy, również model wychowywania dzieci, to jak funkcjonują rodziny, a zatem cywilizacja rozwija się wtedy, kiedy te wszystkie różne tryby działania współistnieją w sposób stabilny na tyle długo, aby mogło dojść do dwóch procesów, czyli po pierwsze chodzi o to, aby dochodziło do takiego stabilnego międzypokoleniowego procesu, czyli takiego procesu, który zachodzi w określonym czasie i przestrzeni. A drugi istotny element, który musi mieć miejsce, abyśmy mogli mówić o uformowaniu się jakiejś cywilizacji, to to, że te poszczególne tryby działania na siebie nawzajem wpływają. I zatem, kiedy mówię o tym, że nie ma czegoś takiego jak zachodnia cywilizacja, to mam na myśli, że do takich procesów uformowania się określonej interakcji trybów ludzkiego funkcjonowania czy ludzkiej działalności. Do tego dochodziło w różnych miejscach globu, ale pamiętajmy o tym, że kiedy mówimy o relatywizacji, to przechodzimy z poziomu standardów obiektywnych do poziomu standardów raczej indywidualnych, czyli tego, co jest piękne, prawdziwe, dobre, zgodnie z naszymi osobistymi standardami, a nie jakimiś obiektywnymi społecznymi standardami. Drugie zjawisko, które obserwujemy, to to, że nie mamy w tej chwili jednego wspólnego zestawu standardów czy norm, ale mamy taką sytuację, w której ludzie podpisują się tylko pod niektórymi z obowiązujących norm. I to, co chciałbym jeszcze podkreślić, to to, że relatywizacja, bez względu na to, czy dochodzi do relatywizacji, czy nie,
Nie musimy interpretować relatywizacji jako upadku kultury, ponieważ może ona również prowadzić nas do rozwoju naszej cywilizacji. Tutaj oczywiście w grę wchodzą różne podejścia epistemiologiczne i możemy te zjawiska obserwować i analizować w świecie polityki, administracji, w zakresie procesów społecznych. I to, co nam się wydaje, że jest prawdziwe, piękne, dobre, uzależnione jest tak naprawdę tylko od tego, jak stabilne są te interakcje pomiędzy różnymi formami działalności ludzkiej. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad rozwojem technologicznym, to tutaj również widzimy, jak rośnie złożoność interakcji międzyludzkich. I właściwie, jeżeli zastanowimy się nad zmianą cywilizacyjną, to to jest suma tych wszystkich drobnych zmian, które zachodzą w rozmaitych obszarach życia społecznego. A zatem staramy się w tej chwili zrozumieć coś, co jest rzeczywistością obezwładniającą, chaotyczną, trudną do rozeznania. I tak to wygląda zarówno w ekonomii, jak i w polityce, jak i w religii. Staramy się w jakiś sposób sterować światem, kierować nim w takim kierunku, który wydaje nam się z naszej własnej osobistej perspektywy, że jest kierunkiem prawidłowym. I wydaje mi się, że tak naprawdę jesteśmy w tym coraz to lepsi, że jesteśmy w stanie coraz to lepiej zdefiniować nie tyle prawdę, piękno i dobro, ale lepiej rozumiemy to, czym prawda, dobro i piękno jest dla nas osobiście. I ciekawe jest to, że dochodzimy do tych naszych osobistych prawd, również biorąc pod uwagę istotne elementy, które zapożyczamy z innych cywilizacji. Pamiętajmy, że fundamenty cywilizacji nie są po to, żeby pozostawały nienaruszone. Nie powiedziałbym, że doszło do ogromnego przesunięcia z poziomu obiektywizmu do subiektywizmu. Pewnie dlatego, że łatwiej jest nam się odnosić do pewnych obiektywnych wartości. Być może już zachodnia cywilizacja nie ma takiego prymatu nad innymi cywilizacjami, ale pamiętajmy, że w innych okresach historycznych niekoniecznie to właśnie cywilizacja zachodniej Europy dominowała. Owszem, być może to nie będzie już świat europocentryczny, ale nie można mówić, że utraciliśmy coś, jeżeli pałeczkę przekazujemy innej cywilizacji, ponieważ to również nam kiedyś tę pałeczkę w przeszłości przekazano. I pamiętajmy, że dezintegracja to jest takie określenie bardzo nacechowane normatywnie. Pewnie żyjemy w tej chwili w takim czasie, w takim okresie, w którym to, do czego się przyzwyczailiśmy, podlega przewartościowaniu, kwestionujemy te wartości, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale być może w ostatecznym rozrachunku na horyzoncie stoi poprawa. A zatem ja jestem taką osobą, która raczej stoi na stanowisku, że te procesy, które się dokonują, których jesteśmy świadkami, zabiorą nas w dobrym kierunku. Dziękuję. Tutaj zadaję pytanie do pana profesora Grosse. Czy podziela pan taką tezę, że zachodnia cywilizacja nie istnieje, nie istniała. Czy jednak jest inaczej? Czy jednak możemy mówić o czymś, co nas łączy i co być może jest teraz w poważnym kryzysie i przekłada się tym samym na funkcjonowanie państw, społeczeństw, na obowiązywanie konstytucji, na konstytucjonalizm? Bardzo proszę, pan profesor Gross. No to jest pytanie wymagające długiej odpowiedzi w gruncie rzeczy, ale ja chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, odnosząc się do tych trzech kategorii: prawda, dobro i piękno. Jeśli chodzi o prawdę, to co charakteryzuje obecny stan tak zwanej cywilizacji zachodniej, to jednak
nie tyle szukanie prawdy, co relatywizm wcześniej uznawanych pojęć jako prawdziwe. Kwestionowanie jakby tamtych pojęć. Jeśli chodzi o dobro, to co obecnie charakteryzuje cywilizację zachodnią, jak się wydaje, jest maksymalizacja dobra jednostki ponad dobrem ogółu, wspólnoty, czyli byśmy mogli powiedzieć taki trend w kierunku egoizmu, maksymalizowania egoistycznego dobra poszczególnych obywateli, ale zatracając dobro wspólnoty. No i wreszcie, jeśli chodzi o piękno. Mam wrażenie, że nie szukamy w tej chwili w naszej cywilizacji piękna, tylko raczej skandalu, obrazoburstwa, pewnego szoku, który najczęściej jest jakimś rodzajem znowuż ataku na wcześniej uznawane standardy piękna. Czyli idąc tokiem wypowiedzi mojego przedmówcy, moglibyśmy powiedzieć, że jest to raczej ten etap dezintegracji i pewnego chaosu. W szczególności jeśli chodzi o przeszłość. No i oczywiście tutaj w największym stopniu negowane są wartości chrześcijańskie. Więc jeżeli byśmy mówili o zachodniej cywilizacji, ona przez jednak wiele wieków była zbudowana w oparciu o wartości chrześcijańskie, o chrześcijaństwo jako religię. W tej chwili już od w gruncie rzeczy dłuższego czasu, bo tak naprawdę od oświecenia, rozpoczął się systematyczny demontaż jakby chrześcijaństwa jako tego rdzenia cywilizacji. I teraz próbowano go zastąpić marksizmem, próbowano go zastąpić faszyzmem, nacjonalizmem. Wcześniej jeszcze wartościami oświeceniowymi, które jakby próbowały tworzyć społeczeństwo bez Boga, bez chrześcijaństwa. No to była ta negacja chrześcijaństwa, ale co w zamian? Kategoria rozumu, oświecenia i budowa nowego społeczeństwa, niestety w dużym stopniu autorytarnego. Tak czy inaczej, ten demontaż chrześcijaństwa moim zdaniem postępuje nadal, ale te alternatywy integracyjne, jeśli mogę odnieść się do poprzednika, one są moim zdaniem albo nietrwałe, albo jeszcze bardziej dewastujące. No bo czym się zakończył komunizm stalinowski, czym się zakończył faszyzm, widzieliśmy. I teraz moim zdaniem na to trzeba nałożyć konstytucjonalizm. Kategorię konstytucjonalizmu, która w moim przekonaniu obecnie ma dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest próba tworzenia konstytucjonalizmu europejskiego. Drugi poziom to są stare, byśmy mogli powiedzieć, konstytucjonalizmy państw członkowskich, które miały pewien katalog wartości, miały pewien katalog gwarantowanych swobód, miały własne systemy prawne, na czele których stały sądy konstytucyjne i hierarchia wszystkich kolejnych szczebli sądownictwa była podporządkowana Narodowym Trybunałom Konstytucyjnym i Narodowej Konstytucji.
I teraz mamy wrażenie, że od pewnego czasu w Europie mamy coś, co można by było nazwać nowym konstytucjonalizmem w Unii Europejskiej. Czyli nie chodzi o to, żeby budować konstytucjonalizm europejski poprzez jednomyślną zgodę wszystkich państw członkowskich, które tworzą tak, jak to miało być w 2004 roku. Konstytucję dla Europy. Podkreślam, poprzez jednomyślną zgodę wszystkich państw członkowskich. Tworzymy federację, tworzymy zupełnie nową jakość. W zasadzie państwo europejskie. Ten proces się nie powiódł, bo pamiętamy, czym się zakończyły referenda w Niderlandach i Francji w 2005 roku. W związku z tym mamy kolejną fazę konstytucjonalizmu, którą nazywam nowym, bo on ma zupełnie inną charakterystykę. To nie jest decyzja jednomyślna wszystkich państw członkowskich. To są, to jest przede wszystkim aktywizm sędziowski Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, innych instytucji unijnych. Jakby obok traktatów, poprzez interpretację traktatów dotychczasowych, korzystając z tego, że jako zasada jedna z najważniejszych z traktatu rzymskiego jeszcze jest tak zwany ever closer union. I mamy otwarty system polityczny, niedomknięty, niedokończony. Więc to jest ta przestrzeń, którą wykorzystują instytucje europejskie, tworząc de facto nowe prawo konstytucyjne. Metodą kazusów sędziowskich, wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Coś, co można by było traktować jako pominięcie traktatów albo wręcz złamanie prawa w Unii Europejskiej, tutaj jest wartościowane pozytywnie, jako coś, co rozwija integrację europejską, no bo przecież mamy blokadę tradycyjnego sposobu poprawy czy ustanawiania nowych traktatów przez zgodę jednomyślną wszystkich państw członkowskich. Ten proces jest też określany jako competence creep, czyli systematycznie naruszanie, wchodzenie przez instytucje unijne w kompetencje państw członkowskich, które nie zostały powierzone Unii Europejskiej przez demokratyczne wspólnoty narodowe. I to jest ta uzurpacja, to jest to przekraczanie tego podziału kompetencji pomiędzy szczeblem narodowym a europejskim. I to się nie odbywa poprzez powierzenie kompetencji, tylko przez zawłaszczenie kompetencji przez Unię Europejską. Zawłaszczenie kompetencji narodowych. Trybunał Sprawiedliwości nie jest w tej sprawie bezstronnym aktorem. Nie jest apolityczny. Nie strzeże traktatów, zwłaszcza nie strzeże podziału tej linii demarkacyjnej pomiędzy tym, co jest narodowe, a tym, co jest europejskie w traktatach. On jest zainteresowany maksymalizowaniem własnej władzy, powiększaniem własnych kompetencji i wszystkich innych instytucji europejskich i w ten sposób wprowadza federalizm prawny w Unii Europejskiej, w tym również zasadę supremacji. Zasadę supremacji prawa europejskiego nie tylko nad każdym, nad tym prawem narodowym, ale ustawowym byśmy powiedzieli, ale również konstytucyjnym. No i wreszcie mamy coś, co sprzyja temu competence creep, tym wszystkim procesom nowego konstytucjonalizmu, czyli permanentna sytuacja kryzysów. Sytuacja kryzysów jest określana często jako okazja do wprowadzania emergency rule, czyli takiego prawa, które jest ekstraordynaryjne, wymagane sytuacją kryzysu. No i to oczywiście ułatwia competence creep.
To ułatwia naruszanie narodowych konstytucji i to ułatwia naruszanie traktatów. Omijanie, kreatywne reinterpretowanie traktatów. I dlatego niektórzy prawnicy określają kryzysy w Unii Europejskiej jako systemowe pogwałcenie praworządności w Europie. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Baradzia, Bonelli wskazują w tym kontekście, o którym tutaj mówiłem, czyli przede wszystkim działania Unii Europejskiej w kryzysach. Wskazują na zmianę kultury konstytucyjnej w Unii Europejskiej. Na czym ona polega? Przestaje mieć znaczenie tradycyjne zasady, które traktatowe, które legły u podstaw integracji europejskiej. Takie jak zasada lojalności, solidarności, równości państw członkowskich. Przecież w kryzysach często wprowadza się zasadę, że więcej do powiedzenia mają płatnicy netto do budżetu Unii Europejskiej niż beneficjenci. To wprowadza nierówność państw członkowskich. I wprowadza hierarchię. Ten, kto płaci, ten wymaga. Ten, kto dostaje, musi się podporządkować. Nie ma równości między państwami członkowskimi. No i to oczywiście niszczy zaufanie. Baradzia i Bonelli twierdzą, że powstaje nowa kultura konstytucyjna, warunkowości lub europeizacja przez przymus. Nowe zasady, które funkcjonują w ramach tej nowej kultury. Przymus finansowy, hierarchia centrum nad peryferiami, władza płatników netto nad beneficjentami budżetu Unii Europejskiej i wzajemna nieufność między państwami członkowskimi. I teraz na to wszystko jeszcze trzeba nałożyć to, od czego zacząłem, czyli zmiany cywilizacyjne. Powiedziałem państwu, że w moim przekonaniu europejska cywilizacja od dłuższego w gruncie rzeczy czasu jest na etapie dezintegracji i chaosu. I ten nowy konstytucjonalizm Unii Europejskiej jest bardzo pod tym względem charakterystyczny, bo on również wchodzi w ten dyskurs cywilizacyjny, premiując w sposób szczególny skrajne lewicowe wartości, w dużym stopniu zaczerpnięte z marksizmu, jako wartości uniwersalne, jako wartości jedyne możliwe, które powinny organizować przyszłość Unii Europejskiej. W tym ten nowy konstytucjonalizm, tworzony na poziomie europejskim, on ma być oparty o te wartości. To, co jest charakterystyczne, właśnie w sferze normatywnej, w sferze wartości, że ten nowy konstytucjonalizm europejski odrzuca pluralizm polityczny, główną zasadę demokracji. On odrzuca inne wartości polityczne, innych nurtów politycznych, na przykład konserwatystów albo chadeków. Również deprecjonuje narodowe wspólnoty demokratyczne i tym samym rozmontowuje konstytucjonalizm narodowy. No bo między innymi przecież, i to też jest pewna innowacja kryzysów europejskich, jeżeli nie uznasz supremacji prawa europejskiego nad konstytucjami narodowymi, mogą zostać zablokowane fundusze europejskie. Czyli podsumowując, jest bardzo silna presja tego nowego konstytucjonalizmu europejskiego
Po pierwsze, żeby rozmontować konstytucjonalizmy narodowe i tym samym osłabić albo rozmontować demokracje narodowe i osłabić państwa narodowe. I jednocześnie próbuje się narzucać odgórnie bardzo lewicowy katalog wartości, które mają być tym elementem integracyjnym, niejako odbudowującym Europę po okresie chaosu normatywnego, cywilizacyjnego. No, czy to się uda, to ja mam bardzo duże wątpliwości. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak naprawdę wprowadził nas pan profesor do dwóch bardzo ważnych zagadnień, które teraz chciałem z panami w naszej rozmowie poruszyć. Po pierwsze, właśnie tutaj problem kompetencji. I'd like to go back to the problem of competence creep, to the problem of upoważnienia Unii Europejskiej, a więc pytanie, the extended mandate of the European Union. The question is whether the Western constitutionalism should now be understood as the constitutionalism of the European Union, or perhaps not. And the other issue that I'd like to touch upon in the next part of our debate is the problem of judges and judicial activism. Professor, you mentioned the activism of the judges that sit on the EU Court of Justice, but I believe that judiciary activism is also a problem in terms of the national adjudication process, well, at least in Poland, but I suppose the same could be said of other EU member states. Manuel Vescovi, the senator, said that the government was working on adopting the new Italian constitution. Perhaps the Italians will modify, will change, will amend their constitution significantly. But what if that constitution in one or another area will not be to the liking of the European Commission? And upon a preliminary question, for instance, or an appeal lodged by the European Commission, perhaps the EU Parliament will stipulate that the new Italian constitution is not in line with the EU law. And in Poland, it is sometimes said that if the EU Court of Justice decides that there is a discrepancy between the Polish law and the EU law, then it's the national constitution that should be amended. The national constitution that in its essence is a constitution because it is the supreme act of law, because it is the most powerful act of law. And if the constitution is not viewed as the supreme act of law, then maybe its reason debt is completely lost. And so can we still speak of national constitutions in a shape that we viewed them in the past? That's my question. Please observe that the EU, that the European Community previously, well, it was established in order to reflect the values observed by the Western civilization. The founding fathers of the European Community certainly subscribed to those values. And if I remember correctly, it was not the task of the European institutions to replace the EU member states. EU institutions were established in order to reflect on the reasons behind the Second World War and in order to prevent another tragedy of the kind. And the consecutive stages of development of the EU institutions, and especially based on the rulings of
the European Court of Justice led to a situation where, thanks to the European Court of Justice decisions, what is now lurking somewhere there is the risk of federalization of Europe. And so national constitutions lose in significance. How can we defend national constitutions? Is it worth it? And if it is worth it, how can we defend them? Because at the end of the day, as the English-speaking world says, the European Court of Justice, believed to be the highest instance court with respect to the judicial structures in Europe, may impose significant financial fines upon the EU member states. And those financial fines may also be a source of social unrest. And constitutional tribunals, national constitutional tribunals, cannot revoke those financial fines. And so we might offer the following thesis. Well, you can always leave the European Union, but that's easier said than done. If you take into consideration all the economic and political circumstances, it's not at all easy to do. Can you opt out of the European Union at a time when Russia attacks Ukraine, when we're witnessing those atrocious events happening just across our eastern border? So can we even consider opting out of the EU if EU membership is a source of stability, both political and financial? Well, that appears not to be a reasonable thought. So my question is whether Western European constitutionalism, whether national constitutionalism, may be defended, or are we doomed to be subjected to that imposed European system of laws? And sometimes that system interprets the truth, the good and beauty differently. Sometimes those values, like truth, beauty, and good, are relativized. Often beauty, for instance, is believed to be something entirely different to what we believed beautiful in the past. Senator Vescovi. Tak, debata jest bardzo ciekawa i też bardzo trafne pytanie. I znowu oprę się o swoje doświadczenie, bo we Włoszech na szczęście mamy rząd stabilny w ciągu 75 lat, proszę sobie wyobrazić, czyli od czasu powstania Republiki Włoskiej. Mieliśmy niemal 70 różnych rządów, także co roku zmiana rządu. Teraz na szczęście rząd jest stabilny, wybrany znaczącą większością, który rzeczywiście nosi się z zamiarem zmiany konstytucji dla dobra Włochów, nie do końca biorąc pod uwagę, co Europa mogłaby sobie o tym pomyśleć, dlatego że to jest nasza premier, pani Giorgia Meloni, która tak naprawdę w oparciu o codziennie publikowane sondaże ma poparcie mniej więcej 75% Włochów, jeśli chodzi o tę zmianę konstytucji. A mówię tu o bezpośrednich wyborach prezydenta, o wzmocnieniu władzy wykonawczej, o systemie merytokratycznym. Mówię także o zapisanym konstytucyjnie prawie do szczęśliwego życia. I to jest taki wzór systemu, który został przyjęty w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w tej chwili my również chcielibyśmy wprowadzić takie zasady, jak na przykład odpowiedzialność za błędy sędziowskie, a więc wszystko to, co będzie chroniło obywateli Włoch. Jeśli chodzi o samą Europę, to myślę, że dzisiaj tę Europę należy zmienić. Musimy ją zmienić, bo niezwykle istotne jest to, byśmy
rzeczywiście mieli w Europie taką władzę parlamentarną, która będzie miała trochę więcej energii, a nie będzie traktowana na zasadzie emeryckich posad i żeby rzeczywiście zmieniało to Europę. Ja jestem przeciwny relatywizmowi, przeciwny jestem systemowi Komisji Europejskiej, gdzie mamy tych komisarzy, ale tak naprawdę nic przez parlament nie przechodzi, wszystko tylko przez komisję. Więc te instytucje, które teoretycznie powinny reprezentować obywateli europejskich, tak naprawdę są nominatami rządów poszczególnych. W naszym konkretnym przypadku tak było. Wiem, że to konstytucyjnie niby było poprawnie, ale większość osób się temu sprzeciwiała. I mamy tego słynnego, nadanego komisarza, który tak naprawdę decyduje o tym, co się dzieje w Europie. To jest według mnie błędne. Musimy powrócić do Europy kierującej się interesami narodowymi. Oczywiście jesteśmy wspólnotą i jak najbardziej należy tu postrzegać też wiele pozytywnych rzeczy, natomiast trzeba zmieniać tę Europę od środka. Więc chciałbym, żeby nie było tego przesadnej władzy jednostki czy przesadnej pozycji jednostki i też w tym sensie, że Unia Europejska przede wszystkim obywateli postrzega w kategoriach konsumentów, niszcząc wszystko to, co pozostałe. Pojęcie rodziny, wartość rodziny, inne wartości. Najistotniejszą rzeczą jest konsumpcja. Jeżeli mamy takiego chomika, który biega w tym kółku i tak naprawdę chodzi o to, żeby on tylko napędzał to kółko i nic innego poza tym nie chciał w życiu. Jak już się zatrzyma, to będzie koniec jego życia. I tak naprawdę nie dajemy mu szansy, żeby to życie w ogóle posmakował. Więc chodzi o to, by tej energii trochę nam dodać, a jednocześnie obronić pewne stanowiska dla nas ważne. Bo w momencie, kiedy zabraknie wolności, dopiero się zorientujemy, że jak ona jest ważna. Dzisiaj wolność jest czymś, jakimś pewnikiem, jakąś oczywistością. Przyjmujemy to za pewnik. Tymczasem musimy, jak się okazuje, ich bronić ponownie, bo tak jak mówili tutaj wszyscy prelegenci, myślę, że tutaj po prostu we Włoszech mówimy, że inaczej za przysłowiową miskę makaronu nas kupią. Tak, przepraszam za taki potoczny termin czy określenie, ale myślę, że to będzie zrozumiane. I warto dzisiaj chronić roli także praw partii politycznych, bo to, co widzimy w Europie, to tak naprawdę te stanowiska parlamentarne nic nie znaczą. Warto byłoby tam posłać ludzi, którzy będą mieli energię, będą chcieli coś zmieniać. Żaden z komisarzy europejskich, a przecież oni wyznaczają los Europy, nie był wybrany w bezpośrednich wyborach. To nie są osoby pochodzące z wyboru. Włoski komisarz na przykład to jest osoba, która ma bardzo nikłe poparcie, a decyduje o losach Europy. I natomiast jeśli chodzi o drugi temat, jeśli chodzi o temat wymiaru sprawiedliwości, to przynajmniej jeśli chodzi o Włochy, potrzeba nam bardzo precyzyjnych zasad. Prasa o tym szeroko też pisze, że zdarzają się osoby, które dokładnie za ten sam czyn, jeżeli należą do partii politycznej, są skazywani, jakiejś określonej, jeżeli do innej, nie są skazywani. Więc to nic nie powinno zależeć od legitymacji partyjnej, prawda? Albo się popełniło przestępstwo, albo nie. I koniec. Więcej nie powinno się liczyć. Natomiast okazuje się, że wszystko ma jakieś konsekwencje polityczne, czy ulega pewnym politycznym wpływom. Ja tutaj nie chcę nikogo konkretnie bronić, natomiast jeżeli widzę parlamentarzystów, którzy mają po kilkadziesiąt procesów i z większości tak naprawdę są uniewinniani zarzutów, to pewne pytania się rodzą w głowie. Wszyscy, moim
Moim zdaniem mamy to szczęście, że żyjemy w fantastycznych krajach, czy to w Polsce, czy we Włoszech, czy w ogóle w Europie. I jeżeli każdy z nas broni przede wszystkim swojego kraju na samym początku, a później powie, dobrze, zgadzamy się, że chcemy być razem, że chcemy bronić naszej wielkości, myślę, że to jest to właściwe rozwiązanie, czyli jedność w różnorodności. Myślę, że tym jest mocna Europa i tych wartości warto bronić, warto się za nie bić wręcz, powiedziałbym, bo no znowu posłużę się przykładem, do czego może doprowadzić relatywizm. Otóż toczyła się niedawno taka debata. 8 marca, Dzień Kobiet, i pada takie pytanie, co znaczy w ogóle kobieta? Ja patrzę na tego człowieka, mówię, no jak to, co znaczy kobieta? W momencie, kiedy już takie rzeczy relatywizujemy, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, kim jest tata, kim jest mama, to tak powoli zmieniamy terminologię, zmieniamy słownictwo, którym się posługujemy. We Włoszech na publicznych zebraniach jestem oklaskiwany, przybywa mnóstwo ludzi na spotkania, bo mówię, że dziecko ma mamę i tatę. Jest mężczyzna, jest kobieta w rodzinie. No cóż to za czasy, żeby bito brawo za takie stwierdzenia, prawda? To dowodzi tego, jak bardzo zagrożone są te wartości. W momencie, kiedy je zniszczymy, to tak naprawdę zniszczymy siebie, więc ja jestem naprawdę obrońcą tutaj tych, oczywiście rozumiem, że polityka to jest też, na tym polega, żeby bronić tych interesów, które każdy z nas czuje jako te najważniejsze i tu w centrum muszą być prawa obywatelskie, rodzinne, o tym powinniśmy pamiętać. I na pewno niedopuszczalne są takie szantaże, że jak nie zmienisz konstytucji, to nie dostaniesz pieniędzy. W takim przypadku tak naprawdę wszystkie wartości są zagrożone. Bardzo, bardzo dziękuję, panie senatorze. Można powiedzieć tutaj, że nawiązując do pana wypowiedzi, jestem Polakiem, dlatego jestem Europejczykiem, jestem Włochem, dlatego jestem Europejczykiem, a nie na odwrót, prawda? I nie inaczej. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan, proszę o zabranie głosu pana Mariusza Ostrowskiego. Bardzo proszę. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo piękne rzeczy tutaj padły. I myślę, że chcę zacząć od pytania o konstytucjonalizm. I o tym już mówiłem wcześniej. Przede wszystkim pytaliśmy tutaj o europejski poziom konstytucjonalizmu i o narodowy poziom konstytucjonalizmu. I senator Weskowi już powiedział, że potrzebna jest równowaga, równowaga pomiędzy mniejszością a większością i ona jest potrzebna w konstytucji. I tak naprawdę po to stworzono konstytucję, zwłaszcza jeśli będziemy analizować historię. Mamy mniejszości, mamy większości i oczywiście musimy chronić prawa mniejszości, a z kolei uniknąć tego, że większość będzie despotyczna. To o to chodzi. To o to chodzi we wszystkich konstytucjach. A w momencie, kiedy przejdziemy do złożonego świata, gdzie mamy kilka różnych konstytucji, mamy Włochy, mamy Niemcy i te kraje mają już doświadczenie, jeśli chodzi o konstytucję, konstytucjonalizm, to pada pytanie, kim jest większość, kim jest mniejszość? Kogo mamy na myśli? Jednostki, grupy w społeczeństwie zawsze będą najmniejszymi grupami na poziomie europejskim. Większość to obywatele we wszystkich krajach, to będzie większość, ale pytanie jest, gdzie tutaj wpasować kraje, państwa członkowskie w tych kategoriach. Zawsze będą jakieś większości i mniejszości. Niektórzy będą większościami, niektórzy będą mniejszościami w różnych sytuacjach i to jest tak naprawdę takie pytanie i konstytucjonalizm nie radzi sobie z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ mamy świat na wielu poziomach i w takim świecie właśnie żyjemy. I przejdźmy do pytania. Tak naprawdę, gdzie w tym wszystkim jest Unia Europejska? Uważam, że powinniśmy pamiętać o tym, że pytanie o to, czy Europa powinna być jednością czy partnerstwem pomiędzy różnymi mniejszymi jednostkami, to jest pytanie, które zadajemy sobie cały czas. Tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęliśmy formować Unię Europejską, ja tam byłem, pracowaliśmy nad różnymi dokumentami i Włosi
Holendrzy, Niemcy zadawali sobie i wszyscy inni zadawali sobie to samo pytanie. Jak to wygląda? Czy chcielibyśmy być jedną wielką Unią, która będzie mogła konkurować z taką Rosją, Stanami Zjednoczonymi czy Chinami? Czy powinniśmy tak naprawdę być strukturą bardziej zdecentralizowaną? I nie można było rozwiązać tak naprawdę tego problemu w momencie, kiedy Unia Europejska miała tylko 6 członków i oczywiście dużym, świetnym przykładem jest tak naprawdę próba stworzenia współpracy wojskowej, której tak naprawdę, która się nie powiodła. I oczywiście mamy kwestie ekonomiczne z tym związane, Unia się rozszerzała i tak dalej. Teraz mamy pewne wizje ponadnarodowe, wizje ponadrządowe, które mamy w Unii Europejskiej, ale wspomnieliśmy tutaj o kryzysie, wspomnieliśmy wcześniej o kryzysie i uważam, że w tej chwili chcemy rozwiązać tą sytuację. Kryzysy są duże, kryzysy są zewnętrzne i mówimy na przykład o Chinach. Chinach jako o rywalu geoekonomicznym. Ameryka historycznie jest partnerem, ale również potencjalnie rywalem. Rosja jest zagrożeniem geopolitycznym. Nie powinniśmy tutaj inaczej tego traktować, ale również pojawiają się takie kwestie jak zmiana klimatyczna. To nie są rzeczy, którymi można się zajmować na poziomie miast, na poziomie regionów, na poziomie krajów. To są rzeczy, które wymagają globalnych rozwiązań, kontynentalnych rozwiązań. Więc to, co mamy, to, z czym musimy sobie radzić, to globalizacja tych działań, które są wymagane politycznie, ekonomicznie i tak dalej, po to, żeby sobie z tymi kryzysami poradzić. I często może nam się wydawać, że te kryzysy są odległe, że są gdzieś tam daleko ponad nami, ale tak naprawdę dotyczą naszego życia tu, teraz i dzisiaj w bardzo wyraźny sposób. A więc w tym kontekście, kiedy mówimy o konstytucjach narodowych, musimy pamiętać o tym, że tworzono je w czasach westfalskich systemów narodowych. W tamtych czasach nie mieliśmy tych technologii i tak naprawdę wtedy konstytucja radziła sobie z pewnymi problemami na skalę, która była wtedy wymagana. Tego świata już nie ma, świat teraz inaczej wygląda. I musimy podnieść tę konstytucję na wyższy poziom. Oczywiście to tworzy problemy. Oczywiście to oznacza, że pojawiają się bardziej złożone pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, w jaki sposób tutaj zrównoważyć prawa, zobowiązania, kto płaci, kto korzysta. I ja w pełni popieram ideę, że musimy zdemokratyzować te instytucje na poziomie regionalnym, kontynentalnym czy globalnym. Nie ma nikogo, kto by się z tym nie zgadzał tak naprawdę. Ale co ciekawe, z jednej strony mamy profesora Grossę, który opisuje Unię Europejską jako instytucję promującą idee marksistowskie i skrajnie lewicowe, a z drugiej strony mamy marketyzację, mamy konsumeryzm, mamy konsumpcję ogromną. Ja nie sądzę, że tych dwóch nie da się pogodzić, ale zdecydowanie widzimy tutaj, że siedzimy gdzieś pomiędzy prawą stroną a lewą stroną. I zawsze było wiadomo, że tak naprawdę musieliśmy tutaj w przestrzeni europejskiej pogodzić takie tendencje bardzo lewicowe i bardzo prawicowe. I tutaj to pogodzenie jest potrzebne, bo w momencie, kiedy zajmujemy się kryzysami globalnymi, stojącymi przed Europą, przed krajami w tej Europie i resztą świata, to Europa jest spóźniona. Tak, oczywiście konstytucjonalizm jest istotny, ale trzeba rozwiązać te problemy na wszystkich poziomach. Bardzo dziękuję panu profesorowi. To oczywiście jest pytanie, które należy sobie postawić, czy ten proces postępującej integracji, proces konfrontowania się z problemami, z którymi można lepiej, łatwiej, a czasami tylko i wyłącznie skonfrontować się na poziomie regionalnym albo nawet globalnym, czy on nie powinien jednak postępować w sposób bardziej uzależnione od woli poszczególnych państw członkowskich, które by ewentualnie integrację pogłębiały, a nie tak jak wydaje się, że dzieje się w ostatnim czasie, to już do oceny pozostawiam, kiedy ten czas się rozpoczął, ale niewątpliwie ma to miejsce teraz,
takim procesie postępującej integracji poprzez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nie ma za sobą żadnej legitymizacji demokratycznej i który idzie często w poprzek społeczeństw, woli i przekonań, które funkcjonują, obowiązują, istnieją w poszczególnych państwach członkowskich, w społeczeństwach, które te państwa tworzą. Bardzo proszę, pan profesor Gross. Ja zacznę odpowiedź na te różne pytania. Też odpowiedź na głosy moich przedmówców. Od próby odpowiedzi ponownej na to pytanie, które pan profesor postawił. Kto w Unii Europejskiej, w państwach członkowskich jest większością, a kto jest mniejszością? Otóż w świetle lewicowych wartości, marksistowskich wartości, które są lansowane w Unii Europejskiej, my nie mamy ani mniejszości, ani większości. Uniwersalne prawa człowieka stosowane na przykład przeciwko imigrantom. One nie uwzględniają ani tak naprawdę nie uwzględniają większości z punktu widzenia państw członkowskich, ani z punktu widzenia Europy. Konstytucyjnie w ramach określonej wspólnoty demokratycznej, wspólnoty obywateli, mówimy albo o większości tej wspólnoty, większości obywateli, albo o mniejszości obywateli. Imigranci nie są obywatelami. Są kimś spoza. Teoretycznie oni w sensie konstytucyjnym nie mogą upominać się ani o to, żeby być mniejszością, ani większością obywateli danej wspólnoty politycznej. A de facto troska o ich uniwersalne prawa człowieka jest ważniejsza niż prawa mniejszości i prawa większości. Problem polega na tym, że w świetle wartości lewicowych, które są narzucane w Unii Europejskiej, niszczy się de facto wspólnoty narodowe, tak jak się niszczy systemy konstytucjonalizmów narodowych. Ze szkodą dla demokracji narodowych, no bo jeżeli eroduje wspólnota demokratyczna na poziomie narodowym, no to jest to kosztem demokracji narodowej. Ale wbrew pozorom nie tworzy się wspólnoty europejskiej, gdzie można określić w sposób klarowny, kto jest większością, a kto jest mniejszością. Bo wspólnotę coraz częściej traktuje się w sposób globalny, tak jak w sposób globalny, uniwersalny są traktowane prawa człowieka. Więc tak naprawdę to jest pewien rdzeń, pewna logika działania lewicowych wartości, uniwersalnych wartości, które niestety niszcząc wspólnoty narodowe w państwach członkowskich nie są na tyle dobrą podstawą, żeby zbudować prężną wspólnotę europejską, z którą by się identyfikowali obywatele Unii Europejskiej. Bo obywatele Unii Europejskiej wiedzą, że można być spoza Unii Europejskiej, można być imigrantem i ma się większe prawa niż obywatel Unii Europejskiej. To nie tworzy tożsamości, to nie tworzy przywiązania, to nie tworzy lojalności po stronie obywateli z tą konstrukcją, z Unią Europejską. I to jest problem lewicowej aksjologii globalistycznej, uniwersalnej, a nie europejskiej. Lewicowa aksjologia odrzuca cywilizację zachodnią. Ja się tutaj zgadzam. W świetle lewicowej aksjologii nie ma czegoś takiego jak zachodnia cywilizacja.
Być może to jest jakby konkluzja naszego panelu. Ale też nie może być w takim razie wspólnoty europejskiej, opartej na kulturze, na wspólnej kulturze, na tożsamości i na poczuciu obywatelstwa w Unii Europejskiej. I to jest problem Unii Europejskiej, moim zdaniem, zasadniczy. Teraz tak, ja uważam, że ten nowy konstytucjonalizm europejski nie rozwiązuje problemu. On tworzy problem, on tworzy nowy kryzys. Przede wszystkim tworzy kryzys pomiędzy konstytucjonalizmem europejskim i konstytucjonalizmem narodowym. I on będzie narastać. Teraz przecież mamy wniosek Komisji Europejskiej przeciwko Polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, bo on stoi rzecz jasna na stanowisku. Podobnie jak szereg innych trybunałów konstytucyjnych w innych państwach członkowskich. Że konstytucja narodowa jest najważniejsza, nie prawo europejskie, konstytucja narodowa. Ogromna większość trybunałów konstytucyjnych w państwach członkowskich ma to samo stanowisko. A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w innym kierunku i chce zmusić w tej chwili polski Trybunał Konstytucyjny, żeby ustąpił. Konflikt jest nieuchronny. I on będzie poważnym kryzysem. Tak samo. Z tego wynika kryzys. Bo tak jak powiedziałem, nowy konstytucjonalizm europejski rozmontowuje, osłabia demokracje narodowe. W tym sensie jest niedemokratyczny. I niestety będzie bunt narodowych demokracji. Czyli będą się buntować trybunały konstytucyjne, narodowe i będą się buntować politycy narodowi w ramach demokracji narodowych. Jeżeli chcemy temu zapobiec, trzeba wprowadzić klarowną linię demarkacyjną pomiędzy kompetencjami narodowymi i europejskimi. Tak jak w Szwajcarii. Tak jak w Szwajcarii, federalizm szwajcarski jest oparty na bardzo silnej, klarownej linii demarkacyjnej. I nie ma mowy w Szwajcarii, nie ma mowy o competence creep, żeby federacja zawłaszczała kompetencje kantonów. Nie ma o tym mowy. A u nas jest to najważniejsza tendencja ustrojowa, competence creep. Druga rzecz. Trzeba wreszcie wprowadzić kontrolę praworządności instytucji Unii Europejskiej. Nie może być tak, że bezkarnie Komisja, Trybunał Sprawiedliwości przekraczają traktaty, łamią traktaty kosztem państw członkowskich. Wchodzą w kompetencje narodowe. Raz po raz. Next Generation EU. 3500 kamieni milowych w skali Unii Europejskiej. Mnóstwo spraw objętych competence creep. Mnóstwo. Jeżeli nie zgodzisz się z linią Komisji Europejskiej, nie dostajesz kasy, nie dostajesz pieniędzy europejskich. No jak tak można? To jest rozbój w biały dzień. Jeśli tak mogę z kolei ja powiedzieć w sposób taki popularny. Więc musi być linia demarkacyjna, co jest europejskie, co jest narodowe. I musi być kontrola tej linii przez trybunały konstytucyjne w państwach członkowskich lub przez nową instytucję złożoną z przedstawicieli trybunałów konstytucyjnych narodowych, które będą oceniać to, czy praworządne są instytucje Unii Europejskiej. Bo Komisja ocenia praworządność w państwach członkowskich. A kto ocenia praworządność Komisji Europejskiej? Nikt. Kto ocenia praworządność Trybunału Sprawiedliwości? Nikt. Musimy wprowadzić to, moim zdaniem, bo inaczej ten konflikt, ten kryzys, o którym ja powiedziałem, a w zasadzie dwa kryzysy, pomiędzy konstytucjonalizmem europejskim, narodowym i bunt narodowych demokracji przeciwko konstytucjonalizmowi europejskiemu, będzie narastał. Więc jeżeli chcemy uniknąć tego kryzysu, musimy wymyślać jakieś pomysły na sanację Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ostatnie 20 minut naszej debaty chciałbym poświęcić na problematykę sądów, sędziów i ich roli w kontekście zachodniej cywilizacji i konstytucjonalizmu zachodniej cywilizacji. Zobaczmy, że te problemy, o których tutaj dyskutujemy, relacji pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem państwa członkowskiego, prawem konstytucyjnym, mają swoje źródło także w aktywności sędziów krajowych, którzy nierzadko tak w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich, zgodnie z prawem unijnym, występują do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi i w sytuacji, kiedy Trybunał wyda określone orzeczenie, pomijają, czy uważają, że mogą pominąć nie tylko, co budzi mniej kontrowersji, chociaż pewnie jakieś wciąż wywołuje, nie tylko ustawodawstwo zwykłe państwa członkowskiego, ale mogą pominąć także to, co wynika z konstytucji członkowskiej, z konstytucji państwa członkowskiego. Konstytucjonalizm zachodniej cywilizacji to wydawałoby się założenie podziału władzy. To wydawałoby się jakże podstawowa zasada wzajemnego kontrolowania i równoważenia się władz. I tak jak w konstytucjach nierzadko spotykamy szereg konstrukcji, które pozwalają władzy ustawodawczej równoważyć władzę wykonawczą, władzy wykonawczej równoważyć władzę ustawodawczą, czy w końcu władzy sądowniczej równoważyć władzę ustawodawczą i wykonawczą, to niczym kwiatu paproci czy mitycznego Yeti można w konstytucjach poszukiwać rozwiązań, które by pozwalały władzy ustawodawczej i wykonawczej równoważyć władzę sądowniczą. Jakże często w różnych wypowiedziach prawników ostatnimi laty, kiedy mówią o władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej z taką niechęcią, żeby nie powiedzieć grymasem na twarzy, określają mianem władzy politycznej, jako władzy gorszej. Władzy, która jest uwarunkowana, uwikłana w różnego rodzaju interesy, konieczność poszukiwania akceptacji w elektoracie, w wyborcach, konfrontując tę władzę polityczną, właśnie taką wypowiadaną z grymasem na twarzy, z władzą sądowniczą, lepszą, obiektywną, niezależną, taką, która ma legitymację, ma jakąś zdolność do ostatecznego rozstrzygania problemów w sposób niebudzący wątpliwości, w sposób rzekomo obiektywny, nieuwikłany w światopogląd, nieuwikłany w jakiekolwiek interesy. Postępujący aktywizm sędziowski, niektórzy próbowali kiedyś twierdzić, że jest właśnie pewną gwarancją dla trwałości wartości zachodniej cywilizacji. Wskazywano chociażby w Polsce, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku spowodowało, że nie wprowadzono ostatecznie w Polsce aborcji z przyczyn społecznych, aborcji na życzenie, więc broniono w ten sposób aktywizmu sędziowskiego, ale coraz częściej w ostatnich latach widzimy, że to aktywizm sędziowski prowadzi do zakwestionowania konstytucji państw członkowskich, prowadzi do zakwestionowania krajowego porządku prawnego w imię wartości europejskich, czy też w imię jakichś wartości, do których dostęp miałaby tylko klasa sędziowska, wartości czy zasad, których nie sposób odnaleźć, odczytać, kiedy literalnie spogląda się na brzmienie konstytucji państw krajowych. Mówią niektórzy teoretycy, że władza sądownicza to taka dzisiejsza wspólnota kapłanów, która uważa, że ma dostęp do wiedzy objawionej, lepszy dostęp niż ta, znowu powiem, tak jak niektórzy próbują mówić z grymasem na twarzy, władza polityczna. Zresztą pamiętamy sędziego, przynajmniej ja pamiętam wizytę w Polsce sędziego świętej pamięci Antonina Scalia, sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który sędziów w swoim wykładzie wygłoszonym w Warszawie na Zamku Królewskim określił mianem mułów Zachodu. I teraz drodzy panowie, czy rzeczywiście tak jest, że aktywizm sędziowski jest istotnym elementem konstytucjonalizmu zachodniej cywilizacji, że jest jego gwarantem, a może jest dla niego zagrożeniem i prowadzi właśnie do tego, co tutaj próbujemy określić, oceniając to różnie, ale próbujemy określić mianem konstytucjonalizmu Unii Europejskiej. Bardzo proszę o krótkie 6-minutowe wypowiedzi. Pan senator Manuel Weskowi, bardzo proszę.
una domanda veramente bella. Pytanie naprawdę trafnie sformułowane, bardzo głębokie też, bo ono, jeśli chodzi o Włochy, to naprawdę dotyka sedna sprawy. Będę tu znowu mówił o swoim kraju, o Włoszech, ale tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że w momencie, jak ktoś się zamierza na wymiar sprawiedliwości, to od tej sprawiedliwości ginie, tak politycznie, nie fizycznie oczywiście. Czyli w momencie, kiedy próbuje się cokolwiek ruszyć z tym wymiarem sprawiedliwości, oczywiście się zgadzam z monteskiuszowską zasadą trójpodziału władzy, ale to jest trochę co innego. Chodzi o to, żeby prawo nie było stosowane w oparciu o przekonania polityczne. U nas naprawdę wiele takich bardzo znanych przypadków, robiących duże wrażenie, mieliśmy. Na przykład w trakcie pewnego wydarzenia międzynarodowego został oskarżony premier, który później był jakby od tych zarzutów uwolniony, czy zrzucono pewne zarzuty po prostu w ten sposób. Większość wymiaru sprawiedliwości działa prawidłowo, natomiast zdarzają się takie przypadki, gdzie 5-10% może wpłynąć na losy kraju. Pewien polityk na przykład jest poddany pewnej negatywnej kampanii, jest skompromitowany w wyniku tego i to zmienia losy narodu i widzimy to zarówno w polityce, jak i w wielu innych sferach życia. Na przykład po 11 latach procesu uniewinniono w końcu taką osobę we Włoszech i widzimy, jak to trwało bardzo długo. No, nie będę o tym opowiadał w szczegółach, ale chodzi o to, że wreszcie we Włoszech mamy rząd rzeczywiście demokratycznie wybrany, bo do tej pory wcale tak nie było. Niby były wybory, ale potem i tak były pewne kontrszachty i układy, żeby ten rząd powołać. Teraz wreszcie mamy rząd stabilny, który już od samego początku kampanii wyborczej zapowiadał, że będzie chciał zreformować sądy. Nie chodzi o odebranie władzy sędziom. Chodzi o to, żeby ustalić precyzyjne zasady, dlatego że we Włoszech jedyną kategorią, która jak popełni błąd, to za to nie ponosi odpowiedzialności, są właśnie sędziowie. To jest jedyna grupa zawodowa. Lekarz poniesie odpowiedzialność, polityk poniesie, nie wiem, burmistrz tak samo, dowolny obywatel podobnie. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego jedyną osobą wyjętą z tego obowiązku zapłacenia za własne błędy jest sędzia. Skoro jesteśmy wszyscy równi, to sędzia, który się pomylił, też powinien za to ponieść odpowiedzialność, powinien być rozliczony i karę jakąś ponieść. I znowu mówię o naszym przykładzie. To we Włoszech stanowi jeden z tych głównych problemów. Jeżeli z tym się nie uporamy, to ten problem będzie się nawarstwiał. We Włoszech obywatele licznie wychodzą na ulicę, wywołują pewne zamieszki wręcz. To jest ta sprawa, o którym mówiłem, o osobie, która została uniewinniona, bo tam był zamach na posterunek policji. Bardzo wiele osób się rzuciło, że chcą bronić tego człowieka. Mówiono, że on nie powinien ponieść kary. I tak naprawdę to wywołało pewną presję na sąd też, prawda? Bo przecież sąd powinien wydać niezależnie wyrok, nie kierując się żadnym nastrojem politycznym, żadnymi wpływami, ale rzeczywiście tak się dzieje. Więc rzeczywiście warto przeforsować czy przekazać taki komunikat, że sąd jest od stosowania prawa, nie od interpretowania tego prawa wedle własnych poglądów sędziego, ale stosowania tego prawa, które ustanowił parlament w takim brzmieniu i z taką intencją, jak przez parlament to prawo zostało uchwalone. I mam nadzieję, że ten rząd się rzeczywiście z tym upora, bo sądownictwo trawi jeszcze jeden problem, a mianowicie przewlekłość procesu. W momencie, kiedy człowiek
człowiek uczestniczy w procesie przez 10 czy 15 lat, to ta kara, która w końcu nastąpi, czy ten wyrok, on będzie tak czy inaczej niesprawiedliwy. Bo jeżeli popełnię niewielkie wykroczenie czy przestępstwo, dlaczego muszę czekać 15 lat na orzeczenie? I tu też jest bardzo poważny problem. Bo tak naprawdę są we Włoszech ludzie, którzy się boją sądu, ale tylko jeżeli są to ludzie uczciwi, bo ci rzeczywiście dużo ryzykują, natomiast wszyscy inni radzą sobie znakomicie. Ale jeszcze jedna ważna sprawa, to zakaz łączenia stanowisk we Włoszech, o tym rozmawiamy, czyli stanowisko publiczne, stanowiska publiczne we władzach innych nie mogą być łączone z funkcją sędziego. Czyli, że polityk nie może być sędzią, czy nie może być sędzią inna osoba pełniąca funkcje publiczne. To też myślę, że bardzo mocno zmieni strukturę naszego kraju. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Bardzo proszę, pan profesor Mariusz Ostrowski. Bardzo dziękuję. Czyli była mowa o tym, że sędziowie często postrzegają swoją władzę, czyli władzę sądowniczą, jako ważniejszą, bardziej obiektywną niż władza wykonawcza czy ustawodawcza. I oczywiście myślę, że to nas w ogóle nie dziwi. Natomiast to nas sprowadza do takiej konkluzji, że potrzebna jest odpowiednia równowaga, że chodzi nam o to, żeby utrzymać ten stabilny system trójpodziału władzy. I oczywiście competence creep, tego zjawiska byśmy nie chcieli, ale również nie chcielibyśmy promować niekompetencji, nie chcielibyśmy doprowadzić do paraliżu instytucji, a zatem chcielibyśmy, żeby ten system trójpodziału władzy działał po prostu gładko. I w ostatecznym rozrachunku pamiętajmy, że funkcja tych wszystkich instytucji w ramach demokracji konstytucyjnej przede wszystkim mają pomagać w podtrzymaniu wartości, pod którymi podpisuje się większość społeczeństwa. A zatem zarówno władza sądownicza, jak i ustawodawcza, jak i wykonawcza mają po prostu współdziałając ze sobą prowadzić do podtrzymania tego systemu wartości. A dlatego, że społeczeństwo przestrzega pewnego zestawu wartości i pewnym barometrem tego, za jakimi wartościami opowiada się większość społeczeństwa, jest aktywność właśnie tych instytucji. Mówiliśmy o tym, że się w tej chwili zmienia terminologia, że w niektórych dowodach tożsamości już nie stoi matka i ojciec, tylko rodzic jeden, rodzic dwa. To są zmiany, które po prostu odzwierciedlają zmieniający się system naszych norm i wartości. I oczywiście to jest taka zmiana bardzo wyraźna z bardziej hegemonicznego systemu wartości w kierunku takiego systemu, który trochę poszerza nasze definicje. A zatem oczywiście demokratyczne instytucje będą również musiały ponieść odpowiedzialność za to, żeby odpowiadać i odzwierciedlać te zmieniające się kulturowe normy. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Łatwo nam myśleć w takich kategoriach. Krajowa konstytucja versus globalna konstytucja, czy europejska konstytucja. Łatwo nam mówić o wyznaczaniu granic. Łatwo nam wyobrażać sobie, że mamy państwa członkowskie, które są takimi odrębnymi wyspami. Natomiast przecież tutaj chodzi o takie bilateralne negocjacje, które nie tylko są negocjacjami pomiędzy poziomem centralnym i krajowym. Ja wiele lat swojego życia spędziłem w Wielkiej Brytanii i w kontekście Brexitu muszę powiedzieć, że kraj, który wyobrażał sobie, że może być taką samotną wyspą, okazuje się, że boryka się z dużymi trudnościami. To również o
odzwierciedla konsekwencje tych zerwanych partnerstw. A zatem Wielka Brytania nie może funkcjonować jako wyspa, ale również Polska nie może taką samotną wyspą być. Trudno jest się całkowicie oddzielić od tych procesów, które zachodzą w Europie czy na całym świecie. A zatem trudno sobie wyobrazić, żeby demokratyczne instytucje również tych zmian nie odzwierciedlały. Dlatego konstytucjonalizm zachodniej cywilizacji, który jest tytułem naszej debaty, nie może nas prowadzić do skrótów myślowych. Nie może nas ta debata prowadzić do takich bardzo prostych, binarnych kategorii. Musimy zastanowić się raczej nad tym, kogo wspierać, kto potrzebuje naszej pomocy w rozwoju demokratycznych instytucji. Podsumowując naszą dyskusję, ja bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że pytanie jest fundamentalne. Jaki jest najlepszy ustrój docelowy Unii Europejskiej, w stronę którego zmierzamy? Czy to ma być tak zwane superpaństwo, gdzie no, w dużym stopniu jednak zarządzane przez technokrację, przez sądownictwo, ten nowy konstytucjonalizm europejski, on uprzywilejowuje zarówno klasę sądowniczą, jak i technokrację europejską. Przy czym klasa sądownicza uprzywilejowana, bo nie odpowiadająca za pewne konsekwencje swoich błędów, obejmuje zarówno sędziów europejskich, jak i narodowych. Bo ci sędziowie narodowi poprzez zasadę supremacji, podporządkowania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przestają być sędziami narodowymi. Faktycznie stają się pomocnikami sędziów europejskich lub wręcz sędziami europejskimi. W logice nowego konstytucjonalizmu europejskiego funkcjonują. Więc czy chcemy budować taki ustrój, czy też Europę subsydiarną, opartą na demokracjach narodowych, gdzie Unia Europejska tylko ma funkcje pomocnicze, koordynacyjne. Wspiera państwa tam, gdzie państwa są za słabe, za małe, niewydolne. Ale nie przejmuje, zwłaszcza poprzez competence creep, coraz więcej kompetencji narodowych, centralizując je na poziomie unijnym. Jaki jest ustrój docelowy Unii Europejskiej? Jeżeli lepszym rozwiązaniem jest Europa subsydiarna, to w ogóle ten nowy konstytucjonalizm europejski w tej formie, jak ja go opisałem, on jest niepotrzebny nam. On jest dysfunkcjonalny. On jest kryzysogenny. On tworzy kolejne kryzysy. I ten paraliż konstytucyjny, o którym tutaj wspomniał pan profesor, ta dysfunkcja, moim zdaniem może być sprowokowana przez nowy konstytucjonalizm europejski, przez competence creep. Czyli to jest problem, a nie rozwiązanie. Druga rzecz. My się zastanawiamy w tej aksjologii lewicowej i to są te nowe wartości europejskie, tak? Które nowy konstytucjonalizm europejski krzewi, na nich się opiera. Bo to są nowe wartości konstytucyjne w Europie, co one są bardzo ważne. W ramach tego konstytucjonalizmu, w ramach tych wartości, my się zastanawiamy to, co powiedział pan senator. Kim jest kobieta? Kim jest mama? Kim jest tata? My się tym zajmujemy, na tym się koncentrujemy. O to walczymy, dyskutujemy, kłócimy się, a jednocześnie mamy wojnę na Ukrainie, jednocześnie mamy zagrożenie chińskie. To są problemy. Nie, w Europie zajmujemy się, kim jest kobieta. To jest najważniejsze. Kim jest tata, kim jest mama. No czy nas to wszystko nie prowadzi na manowce?
My się zajmujemy drugo, trzecio, czwartorzędnymi sprawami, zamiast się skupić na tym, co jest najważniejsze. Bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość. Czy my będziemy podmiotem, czy my będziemy przedmiotem. Rynek wewnętrzny, czy będzie nam służył, Europejczykom, czy my będziemy pastwiskiem dla innych zewnętrznych podmiotów, korporacji amerykańskich, chińskich. To są wyzwania, a nie kim jest kobieta. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą dyskusję. Dziękuję panu prowadzącemu i kolegom panelistom. Jeszcze krótka wypowiedź pana senatora Manuela Wyskowi. Pan senator bardzo prosi. Proszę. Nie wiem, czy to ja się źle wypowiedziałem, czy wysłowiłem. Nie powiedziałem, że to ja stawiam takie pytanie, kim jest kobieta, że takie pytania są stawiane, że to mój rozmówca mi postawił. To nie ja, broń Boże, mam taki dylemat. To chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. To nie o to chodziło, że to jest moja wątpliwość. Dziękuję, panie senatorze. Myślę, że to jest dla nas jasne, że to nie jest pański dylemat. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy sobie w tej debacie na pytanie, czy konstytucjonalizm zachodniej cywilizacji jeszcze istnieje, natomiast nie mam wątpliwości, że powinniśmy jak najczęściej dyskutować i w tych dyskusjach przypominać sobie o źródłach tejże cywilizacji. W moim przekonaniu ona jednak jest istniała i mam nadzieję, że wciąż będzie trwała. Jerozolima, ten Rzym, prawda, dobro i piękno, niech to będzie. To niech te wartości będą tymi, które nas prowadzą i które będą przyświecały Akademii Kopernikańskiej, której działalność tym kongresem zainaugurowano. Bardzo serdecznie dziękuję panom profesorom, panom dyskutantom. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Do widzenia, do zobaczenia. Serdecznie dziękuję za tę debatę. 20 minut przerwy, a równolegle do tego, co dzieje się tu w Toruniu podczas Światowego Kongresu, przemawia Władimirowicz Putin. Do tez, co zrobić z Rosją, wrócimy tuż po godzinie 12. Wtedy debata prowadzona przez profesora Andrzeja Nowaka. Serdecznie zapraszam.